Witam Was serdecznie. Serdecznie Was witam. Dzisiaj kolejny unboxing przesyłeczki. Chyba dostałem jakąś przesyłkę od znajomego. Nie wiem od kogo tak do końca. Czy to może ktoś z USA mi przysłał, czy z Chile. No, swego czasu. Także jestem ciekaw po prostu. Zobaczymy. Będziemy ją otwierać. Może mnie słabo słychać. Może tak bliżej siądę. Mam tu takie krzesełko. Zawsze bliżej to bliżej, nie? O tak, mogę siąść. Ok. I tak. Jak my ją otworzymy? Zabieramy się za otwieranie przesyłeczki. Ciekawie się zapowiada. O, już otworzyliśmy prawie. Z tej strony i z tej strony. Otworzyliśmy. Papiery mamy. Odkładamy te papiery. Odkładamy. Mamy te papiery. Następny. Okidoki. Okidoki. No i mamy tutaj pierwszą niespodziankę. Jest to... O! RNK Berlin. Coś dostałem, bardzo fajne. Nawet taka, nie wiem czy to jedna ulotka, o jest taka nawet ulotka, no bardzo ciekawa, po angielsku coś tam pisze. No zawsze jest jakaś namiastka tej firmy. Chyba jakieś zwroty dostałem po niemiecku. O, chyba tak. Wszystko po angielsku. Niestety nie znam angielskiego ani niemieckiego. Ale można sobie jakiś zrobić translator. Pewnie komórkowy. I będzie git. Dobra, rzucamy to tam. Wyjmujemy to tam. To tam dalej w tym kartoniku. Okej. No, to jakaś taka kopertka. O, ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Tak papierową zapakowali. Albo ktoś mi zapakował. Ech. O proszę. O proszę. Co my tu mamy? O proszę. Normalnie jestem w szoku. Normalnie jestem w szoku, że tak powiem. No proszę, a jakie to cieniutkie i miękkie. Jakie miłe w dotyku. No fajna sprawa. Fajna sprawa. Tak się układa leciutko na palcach. Jest taka, jest to bardzo aksamitny dotyk. O, mój rozmiar nawet jest tutaj, widzę. O. Także jest git. Wow, wow, wow. Jakieś nożyczki by się przydały. Ale nie wiem, czy mam tu je pod ręką. No nic, użyję nożyka. Nożyk. O proszę. O proszę. O proszę. Jaka niespodzianka. Spróbujemy to zsunąć. Tu też coś po niej popiszę w innym języku. O, tu takie coś. Super. Dobra. O, proszę.
jeszcze zobaczymy, czy tu jakichś rzemyków nie ma. To nawet taka metka. Fajnie to jest. Widać, że to oryginalne. A. Także no w środku jest taka czarna, jak widać. Taka, ale bardzo przyjemna w dotyku. Taka. Zobaczymy tutaj siódemeczka. No i która jest prawa, która jest lewa? A, to będzie wiadomo. Popatrzcie, jak się ugina leciutko. Nic nie robię, się po prostu same uginają, nie? No świetne. To przymierzamy w takim bądź razie. Przymierzamy, jestem ciekaw bardzo, jak to wyjdzie, to przymierzamy moje. Dobra. Przymierzamy. Okej. Ale to jest miękkie. Ja ci kręcę, ale to jest mięciutkie. Nie jest takie sztywne, jakby się mogło wydawać. Naprawdę, to jest bardzo mięciutkie. Wow. Może ja to przymierzę na koszulę. No, nie będę tutaj ten. Zobaczymy na koszulę, jak to będzie. Tak. Jak będę przymierzał, to będzie zdecydowanie ciekawszy efekt. I tak nie będę tych tutaj. One nie są takie sztywne wbrew pozorom, tak jak myślałem. Nie są. Okej. Zobaczymy. O, weszło bezproblemowo. Ale nice. Jakie to, a jakie miłe. Takie cieniutkie. Prawie jak by były dotąd. Normalnie coś niesamowitego. I ten zapach wspaniały. Wspaniały. No, coś pięknego. Wow. Amazing. Dobra, drugą zakładamy. Wow. Jeszcze raz. Wow, amazing. No coś wspaniałego. Po prostu są bardzo mięciutkie, jak samitne. Bardzo cieniutkie. Ale fajnie. Ja ci kręcę mój rozmiar. S-ka. Normalnie takie delikatne. Ale super. Super. Można nawet je tak nosić do kurtki. I pod spodem nawet, i na wierzchu. To co lubi, nie? Ale ekstra, jest takie przyjemne, tak jak ktoś by mnie dotykał. No super. Dla mnie fenomenalnie. No. Jest to bardzo cieniutka skóra, naprawdę. Nie mam okazji znajomego przymierzyć rękawiczki, on miał bez tych takich właśnie tych dodatkowych. I bo miał takie same właśnie przyjemne dotyku rękawiczki. One są takie, jakbym założył, no, bardzo cienkiej skóry. Wow, fenomenalne. 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 Po prostu co tu mówić więcej, nie? Nie wiem, jak to opisać, ale są fenomenalne. Super. Wow. Amazing. Fajne. Ekstra. Amazing. Amazing and beautiful. No świetne. Tak jak samitne dotyku, jeszcze takich nie zakładałem jak samitnych, jak mam być szczery. I to jest takie duże zaskoczenie, bo przypuszczam, że będzie gruba, sztywna skóra, a one są takie jak samitne.
No coś niesamowitego. Po prostu jak do ekranu dotykowego. One są i tak dopasowane tutaj w palca. No fenomenalnie. No na pewno ręka nie będzie się tak pocić latem, bo są bardzo cienkie i fenomenalnie dopasowane. To ja już wiem, jakbym miał możliwość mieć takich do nadgarstka tej samej firmy, żebym był zadowolony z tego rozmiaru. No naprawdę. Jest wspaniały. Wspaniały. No są aż za delikatne. No. Myślałem, że będą takie bardziej mocniejsze. One są delikatne. Ta skóra się tak przykleja dosłownie, jakby druga skóra była. Tak się to przypomina. No. Fajne. A spróbujemy założyć do tego kurtkę. I z reguły, że one są cienkie, to nie muszę je nakładać na ten właśnie na rękaw, chociaż tak się prawidłowo robi, ale tak pod rękawem to też one po prostu są no świetne, po prostu wspaniałe. Ale ja po prostu jak moja, jak ta sama dłoń, tylko że no w rękawiczce praktycznie nie czuć, że się je nosi, bo są takie cieniutkie, takie delikatne, że praktycznie jakbyś miał no po prostu wspaniałe ty. Ale najso. Najso. Niesamowitego. Muszę wam powiedzieć, ale nice. Jest. Jest po prostu wspaniały. Takie cieniutkie. Ja ci kręcę. Nie przypuszczałbym. To jest dla mnie mega zaskoczenie, bo spodziewałem się grubszej skóry. Dwa razy grubszej. A to chyba najcieńsza, jaka jest, istnieje. No. Tak z tyłu. Wspaniałe. Tylko sesję robić. No naprawdę. Co tu kryć? Po prostu coś wspaniałego. Proszę. Co tu kryć? Normalnie jestem taki happy. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. No to wygląda, że to są rękawiczki moje number one. Number one, po prostu number one. Number one. No i brak słów, by to opisać kompletnie. Także... Teraz ci wciągnę tą kurtkę. Wow. Amazing, amazing. Wow. Amazing leather gloves. Po prostu amazing.
Wow, no po prostu takie miękkie, że no nie wiem, czy w życiu miałem możliwość dotykania takich miękkich rękawiczek. Coś wspaniałego po prostu. Wow, amazing. No spróbujemy przymierzyć tą drugą kurtkę. No, zobaczymy. Spróbujemy przymierzyć tą drugą kurtkę. Dobra. Wow. Just amazing. Wyszwajowo. Yes, 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 yes. No coś wspaniałego. Coś wspaniałego. No jak się nie cieszyć? No małe rzeczy ja cieszą po prostu. Małe cieszą. Człowiek jest zadowolony. Po prostu mega, mega. Ciężko to opisać. Polecam tą firmę. Jak ktoś by nie miał jeszcze, to polecam. Naprawdę jest najwyższa klasa po prostu, jeżeli chodzi o jakość tych rękawiczek. I tu pisze, że ultra coś tam cienkie i w ogóle nawet wodoodporne. No coś niesamowitego. Niesamowitego po prostu. Mówię wam. Amazing. No. Spróbujemy pada. Jak się pada trzyma w tych rękawiczkach. Kuretka premiera. Czemu nie? No fajnie się trzyma, prawda? No, nice. Nawet cienko, nawet jest fajnie. No, super. Ale nice. Super. Brak słów, by to opisać. Znowu się powtarza. Oh, amazing. Amazing. No cóż, nie ma co sensu już nagrywać tego samego. Polecam, są na wypasie, mega, po prostu mega. Jakie przyjemne, to chyba na wyjątkowe okazje można je zakładać. Są mega, megaśne. Megaśne i takie naprawdę jak aksamit. No, naprawdę jak aksamit takie. Ach, wspaniałe. Ach. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam miłego dnia, dobrego, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, o czym wszystko marzycie, nawet w takich rękawiczkach. Czemu nie? Naprawdę. I żeby był pokój na świecie, żeby nie było wojen. No naprawdę. Jest.